Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, Mikołaj Hołysz z tej strony. I dziś jak zwykle kolejny podcast o Macu, o komputerach firmy Apple, o systemie macOS. Dziś na warsztat weźmiemy edycję tekstu, prosty edytor tekstu, text edit oraz funkcje programu odczytu ekranu Voiceover, które mogą nam się przydać w pracy z tekstem, w edycji tekstu, w polach tekstowych, w polach dopisywania tekstu. Pokażę również kilka skrótów systemowych, które się w tych polach pojawiają. No, i podam, podam kilka rad, które w pracy z tekstem mogą się. Przydać. A więc przystępując do rzeczy, uruchomimy sobie program TextEdit. Finder, Aby Finder, to zrobić, przejdziemy sobie grupa. do Finder'a. Wejdziemy sobie do folderu aplikacje. Możemy to zrobić przez menu Idź. Ja tutaj zrobię to szybciej skrótem Command Shift A. Wy Nie Command Shift Q. Command Shift A. Aplikacje. Teraz Znajdę program TextEdit, Edit Tekst Edit aplikacja. O, mamy Tekst Edit. Uruchamiamy y, naciskając Command, strzałka w dół. Otwórz zaznacz Tekst Edit. Otwórz okno widok kolumnowy przegląd. Uruchomiło się nam okienko Otwórz otwieranie nowego dokumentu i o tym też warto gdzieś tam wiedzieć. Tam gdzie na Windowsie po otwarciu edytora tekstu dostajemy okienko nowego pustego dokumentu, tak na Macu po otwarciu y, programu TextEdit dostajemy okienko do otwarcia dokumentu już istniejącego. Jeżeli chcemy nacisnąć, jeżeli chcemy utworzyć nowy dokument, musimy sobie znaleźć odpowiedni przycisk. Bądź to szukając go normalnie kursorem VoiceOver, y, bądź to na przykład szukając go jakimś VOI. Ja zrobię to prościej, nacisnę skrót Command plus N, jak nowy, aby ten nowy dokument utworzyć. Nowy, teraz w... bez nazwy, okno edycję tekstu. Obiekt, i w którym się. jesteśmy w polu wpisywania tekstu. Ja pokażę, co jest w oknie programu TextEdit, tak pokrótce, żeby to zrobić. Wyjdę z interakcji maksymalnie jak tylko się da, żeby pokazać te no, główne kontrolki. Poza obszar. Przejdę do początku okna. Y, vo home, czyli Control Option na w lewo. Czyn, helvet, czynność. Bez -zam. Nie wszystko tutaj y, jest. i Niektóre przyciski są jeszcze po lewej stronie. Minima. Pełny ekran. Zamknij, minimalizuj. Pełny ekran to są trzy pierwsze przyciski. Standard, klasyka. W każdym oknie ma OS, a te też przyciski tutaj znajdziemy. Bez nazwy. Obiekt. Bez nazwy, nazwa dokumentu. Czynności dokumentu. Wyszerzone przycisk. Tutaj elementy jakieś udostępnij, skopiuj, wyślij to komuś, to znajdziemy w czynnościach dokumentu. Na razie nie mamy dokumentu zapisanego jako plik, więc tego nie możemy kliknąć. Helvetica. rodzina czcionek, przycisk. I tutaj mamy przyciski do, do szybkiej zmiany formatowania. Można sobie zmienić y, y, w rodzaj czcionki. Regular. Krój czcionki. Przyć. 12. Wielkość czcionki. poleń złożone. Black. Kolor tekstu. Koło kolorów. RGB 0. 0. 0. 0. Kolor tła tekstu. Koło kolorów. No, wartości RGB to jest w taki dość techniczny sposób podane, co to jest za kolor, ale tu sobie, tu sobie możemy wszystko ustawić. Styl tekstu. Grupa. Z tą grupą możemy wejść w interakcję, żeby zobaczyć coś w środku, z tymi poprzednimi kontrolkami, oczywiście, również, jeżeli chcielibyśmy tam to zmienić. Na styl tekstu, pogrubienie, niezaznaczone pole wyboru. I w grupie styl tekstu, poruszając się kursorem VoiceOver, od strony lewej mamy. Pogrubienie, niezaznaczone pole wyboru. Kursywa, niezaznaczone pole wyboru. Podkreślenie, niezaznaczone pole wyboru. Podkreślenie, nie. pozastęp nie... po tekstu. I to są takie trzy elementy, które mamy w grupie styl tekstu. Wychodzimy z interakcji. Wyrównanie tekstu. Grupa przycisków wyboru. Tutaj również musimy wejść w interakcję, żeby zobaczyć co jest w środku. Na wyrów wyrównaj do lewej. Zaznaczone. Przycisk wyrównaj na środku. Przycisk wyboru. Dwa, wyrównaj do prawej. Przycisk wyboru. Justowanie całkowite. Przycisk wyboru. Justowanie całkowite. Tutaj mamy, ja o tych opcjach wszystkich ja za chwilę powiem, co one robią i do czego one służą jak sobie je to gdzieś szybciej, szybciej, wykonać, ale po prostu pokazuje, że coś takiego tu jest, że coś takiego istnieje, tutaj się też można do tego o, dostać. 1,0 odstępy między wierszami, przycisk listy. przycisk menu. No, opcje są dość oczywiste, wyrównanie, wygląd, wygląd tekstu, odstępy między liniami, tutaj sobie możemy listę wstawić Akshar przewijania. Obszar przewijania. O, i ostatnią kontrolką, yy, ostatnią kontrolką yy, którą tu mamy, mamy obszar przewijania. Bardzo często w programach jest tak, w Finderze tak jest, w Textedicie tak jest, i yy, jeszcze w kilku innych, że najważniejsza treść, że tak powiem, danego programu yy, znajduje się właśnie w obszarze przewijania. Że poza obszarem to są takie kontrolki, tam do edycji, do zmiany czegoś, do ustawienia, a w obszarze przewijania mamy. To, co najważniejsze. W przypadku Findera mamy tam listę plików, w przypadku Tekst Edita mamy tutaj pole edycji. Wejdziemy Na sobie. Klinika. To służy do ustawiania bodajże jakichś wcięć. Raczej mała nam przydatna opcja. Edycję tekstu. tekstu. I tutaj mamy pole edycji, w którym możemy pisać. Pocz koniec, początek. Pole nie musimy wchodzić w interakcję. Możemy się po nim poruszyć strzałkami. Strzałka w górę. Początek tekstu. Strzałka w lewo. Początek tekstu. Strzałka w dół. Koniec tekstu. Strzałka w prawo. Koniec tekstu. No, nic tutaj nie ma. Pole jest puste. O czym nas VoiceOver kulturalnie poinformował. No i teraz co? Możemy pisać, po prostu wpisać sobie jakiś tekst, tak normalnie, zwyczajnie z klawiatury. Przypominam, polskie znaki wpisujemy z klawiszem Option, albo lewym, albo prawym. Nie tym bezpośrednio przy spacji, tylko tym o jeden od spacji oddalonym. Czyli po lewej stronie spacji mamy lewy command, po lewej stronie lewego command mamy lewy option, po prawej stronie spacji mamy prawy command, po prawej stronie prawego komand mamy prawy option. Oba te opcje możemy użyć do wpisywania polskich znaków. Literki, normalnie takie na Windowsie, Z to jest option X, Z, to jest option Z. To to wszystko się z Windowsem z Windowsem zgadza. No to sobie coś napiszmy. O to R A P R Z B potrzeby T jest... I G L O P D C A S U Kropka. Nowy wiersz. Nowy wiersz. Napiszemy sobie. Przyjdziemy sobie tutaj do nowej linii. N, A, P, S, Z, N, N, P, E, O, B, I, S, O, I A, K, I, E, S, J, D, E, U, U, I, E, D, Z, A, I, S, D, S, P, E, F, U, I, M, Y, Test P, I, I, E, P, N, A, Na K, O, M, P, U, T, E, R, A, C, H, komputerach, E, I, M, Y, firmy, A, P, P, L, E, A, spacja. Słyszymy jak naciskam y, wielką literę, czyli z shiftem lub gdybym włączył caps lock. To voiceover zwiększa wysokość swojego głosu. Nacisnę małe F. f nacisnę f, duże F. Sugerowany f. f. F, F. No to y, słycha, słychać zwiększa, zwiększoną wysokość. F, 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 f. Y, Usuwamy, wiadomo, klawiszem. No backspace znamy go z Windowsa jako backspace na Macu to jest klawisz delete. F F F F F F F, F, F. spacja spacja. E... Jak słyszymy usuwając e, słyszymy niższy ton. Syntezy. Koniec tekstu. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. U, w a, że, a, m, p spa, że, e. Coś jeszcze sobie tutaj dopiszemy. D, a, e, a, dział, t, o, to, c, a, e, k, i, m, c, o, e, z, e, do, z, a, a, w, y, w, znak zapytania. No, coś sobie napisaliśmy. Yy, I teraz tak. Po tekście możemy poruszać się normalnie, strzałeczkami. No, to jest test, to jest początek, tekst, początek tekstu. To jest test na potrzeby. Błędnie zapisane. Tyflo Podcastu. No, Tyflo Podcast. To jest coś, czego voiceover, przepraszam, czego macos nie ma w słowniku, więc mówi, że jest to słowo błędnie zapisane. Można zrobić, ja w podcaście o konfiguracji macos pokażę, jak, żeby. VoiceOver zmieniał nam ton i czytał nam słowa źle zapisane, błędnie zapisane innym tonem. Zdecydowanie przyspiesza to pracę. Pokażę to w tamtym podcaście, jak to zrobić. Jedziemy sobie dalej strzałką w dół. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze. A we? Koniec ten, to jest te No mamy coś tu napisane. Początek mamy jakiś Napiszę jedna bardzo ważna rzecz. Przejdziemy sobie do początku tego testu. To tekstu. jest począ początek, początek, początek. I teraz. jadę strzałką w prawo. To Te. Te. Strzałka w lewo. Było te. W prawo. Te. W lewo. Te. W prawo. Te. W lewo. Te. O co chodzi? Na Windowsie, jeżeli jesteśmy na początku zdania, to jest test. Naciśniemy strzałkę w prawo, usłyszymy O, bo na Windowsie zawsze słyszymy, jakby następną literę. Znak po prawej stronie kursora. Na Macu słyszymy zawsze literę, którą minęliśmy. Czyli jeżeli jesteśmy na samym początku tekstu, po prawej stronie naszej mamy T, naciśniemy strzałkę w prawo. To na Macu usłyszymy T, bo przeskoczyliśmy z lewej strony tej literki T na prawą stronę literki T. Na Windowsie usłyszymy O, bo literką po prawej stronie kursora jest O. To jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. Bardzo często użytkownicy przyzwyczajeni do tekstu, edycji tekstu na Windowsie gdzieś tam przestrzelą. Usuną o jedną literkę za dużo, o jedną literkę za mało, wpiszą nie do końca tam, gdzie by chciały, jak się przesiadają na Maca, bo po prostu one są przyzwyczajone do tego, że kursor, czyt, że, przepraszam, screener czyta to, co jest po prawej stronie kursora, a nie to, co kursor mija. Da się to przełączyć. Ja próbowałem sobie to przełączyć i to szczerze mówiąc działało mi przynajmniej dość średnio. Yy, więc. Uwierzcie mi, da się tego nauczyć, yy, kilka tygodni tak popracujecie i spokojnie już będzie dla Was drugą naturą, yy, że to działa tak, jak działa to na Macu. Yy, ma to, ja uważam, dość, dość duży sens yy, czytanie faktycznie tego, co screenreader mija, a nie tego, co jest po prawej stronie kursora, bo tak. yy, No i teraz, umiemy już pisać, umiemy usuwać, umiemy poruszać się po tekście, Pora na kilka przydatnych skrótów. Po pierwsze, początek linii, koniec linii, początek tekstu, koniec tekstu. To, co na Windowsie jest homem, endem, ctrl, home, end, ctrl, end, na Macu robi się nieco inaczej. Żeby przejść do początku tekstu, czyli do samej góry, naciskamy command, strzałka w górę. Początek tekstu. Żeby przejść do samego dołu, na koniec tekstu, czyli do samego dołu, naciskamy komand strzałka w dół. Koniec tekstu. Znak zapytania. Jak słyszymy, naciskając strzałkę w prawo, już nic tu teraz więcej nie ma. Żeby przejść do początku linii, czyli do lewej krawędzi ekranu, naciskamy komand lewo. Całkiem. Mamy tutaj dwa długie zdania, więc. Przeniosły się już, przeniósł się już kawałek tekstu do nowej linii. No więc przesz przeszło nam tutaj przed słowo całkiem. Żeby przejść do końca linii, naciskamy komand w prawo, bo jest to prawa krawędź ekranu, więc naciskamy komand strzałkę w prawo. Znak, zap Znak zapytania. Jak tutaj słyszymy, jesteśmy na końcu tekstu. Czyli w taki sposób poruszamy się po tekście. Po krawędziach. Nie ma home'ów, end'ów. Zawsze poruszamy się po prostu do górnej, do dolnej, do lewej, do prawej krawędzi. Komand, góra, dół, lewo, prawo. Teraz jak jeszcze można się po dokumencie poruszać? Moglibyśmy chcieć poruszać się po słowach. Przejdźmy sobie do początku dokumentu. Komand, góra, komand strzałka w górę. Jesteśmy na początku. Żeby poruszać się po słowach, poruszamy się używając klawiszy option i strzałki lewo prawo. To jest test. Również czytane są słowa, które minęliśmy. Na potrzeby błędnie zapisane. Tyflopodcastą błędnie zapisane. Tyflopodcastą. Potrzeby. Na test jest to to było option strzałka w prawo, teraz było option strzałka w lewo. To jest test na potrzeby błędnie zapisane. Tytuł podcastą. Możemy również y, usunąć dane słowo y, za pomocą klawisza Option Backspace. Option Backspace, u, Option Delete, przepraszam, w miejscu oczywiście tam będzie Backspace, ale klawisz oficjalnie nazywa się Usuń lub Delete. Option y, Delete usuwa. Od naszego kursora w lewo aż do samego początku słowa. Nie usuwa spacji, czyli jeżeli nie chcemy tego słowa zamienić na inne, to powinniśmy nacisnąć jeszcze raz Backspace, bo będziemy mieli dwie spacje. No to powiedzmy, usuniemy sobie słowo tyflo podcastu. Tyflo podcastu Słyszymy niższym tonem powiedział nam VoiceOver co usunęliśmy i napiszemy sobie naszego P C kropka Jak usłyszeliśmy, po przejściu do końca słowa, kursor umieścił nas przed kropką, więc możemy sobie śmiało słowa usunąć. Kropka została nie musimy się martwić o to, że jeżeli usuwamy na przykład słowo z końca zdania, to nam się gdzieś tam interpunkcja... Rozwali, nie, nie, nie interpunkcja zostaje. Y, jako taka y, gdzieś tam rada też y, FN i y, delete usuwa w prawo, usuwa w przód, y, więc w taki sposób też, y, też możemy działać, y, jeżeli chcemy usuwać na przykład znak poznaków w przód y, z jakiegoś powodu. Y, nie to, co właśnie wpisaliśmy, no tylko to, co jest po prawej stronie naszego kursora. Y, no i teraz. Y, to są najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o nawigację po dokumencie. Kolejna kwestia to jest zaznaczanie. To jest test na potrzeby naszego podcastu. Powiedzmy, że chcę zaznaczyć sobie frazę naszego podcastu i jednak zmienić ją z powrotem na tyflo podcastu. No to tak. Przechodzę sobie do początku dokumentu, jadę sobie obszyn strzałka w prawo. To jest na pod naszego. Naszego. Ustawiam się przed słowem naszego i chcę zaznaczać. Zaznaczać można na kilka sposobów. Shift, strzałka w prawo, zaznacza, lub oczywiście strzałka w lewo, zwiększa, zmniejsza nam zaznaczenie po literze. N, A, S, Z. Zaznaczone E, G, O, spacja. Zaznaczone. Tak możemy sobie zaznaczać. Spac. O, G, E, Z, S, A, N. Nie spacja, spacja. Nie zaznaczone. I w taki sposób, y shift strzałką w lewo, możemy sobie to zaznaczenie cofać. Shift option strzałka prawo-lewo zaznacza po słowie naszego. Podcastą, podcastą naszego. Oczywiście, znowu w lewo możemy to zaznaczenie sobie zmniejszać. Shift, Command i strzałki zaznaczają do krawędzi. Czyli, jeżeli chcemy zaznaczyć do końca linii, Shift, Command, strzałka w prawo. Naszego podcastu. Zaznaczone. Chcemy zaznaczyć do końca tekstu, Shift, Command. Strzałka w dół. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a we? Zaznaczone. I tak dalej. E, żeby usunąć zaznaczenie całkowicie, możemy oczywiście nacisnąć klawisz strzałki. Naszego podcastu. I w ten sposób kursor nam gdzieś kursor. E, przejdzie. Całe zaznaczenie nam to e, no, odznaczy się. E, żeby zaznaczenie usunąć, naciskamy oczywiście Delete żeby zaznaczenie skopiować, naciskamy Command-C, żeby y, to, co skopiowaliśmy gdzieś wkleić, naciskamy Command-V, żeby to, co zaznaczyliśmy wyciąć, naciskamy Command-X. Tam, gdzie w Finderze nie było czegoś takiego jak wytnij, tylko było kopiuj i usuń, tak w tekście, w edycji tekstu, mamy normalnie skrót wytnij, Command-X, który, no, Usuwa nam to zaznaczenie, umieszcza je w schowku. Możemy się ustawić gdziekolwiek tylko chcemy, nacisnąć komand V i to, co było wcześniej zaznaczone, to, co skopiowaliśmy, wklej, zostanie wklejone. Trafi do tego miejsca, w którym nacisnęliśmy komand V. To są takie najważniejsze skróty, które oferuje nam sam system. I o tych skrótach sporo osób wie. O czym sporo osób nie wie, to są skróty, które oferuje nam VoiceOver, bo VoiceOver nam kilka tych skrótów oferuje, jeżeli chodzi o pracę z edycją te tekstu. Żeby skorzystać ze skrótów VoiceOvera, Należy wejść w interakcję z polem tekstowym. Co najmniejszym uczynię naciskając Ctrl Option Shift Strzałka w dół? Na edycję tekstu. To jest tekst I przejdę sobie komand strzałka w górę do samego początku tekstu. I teraz. Za pomocą klawisza w Command Page Down Page Up, czyli Ctrl Option FN Command. Strzałka w górę, strzałka w dół. Możemy się poruszać. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a we. Zdanie po zdaniu. Koniec. Testujemy pisanie. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy. Napiszę sobie jak. Tak, możemy po prostu zdanie po zdaniu się poruszać. Za to Control, Option Shift Page Down Page Up, czyli Control Option FN Shift góra dół. Możemy się poruszać. To jest test na potrzeby naszego podcastu. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze, a we. Po akapitach, yy, czyli Control Option Command góra dół. Poruszamy się po zdaniach. Control Option Shift góra dół poruszamy się Ctrl Option Shift Fn przepraszam y, i Ctrl Option Command Fn poruszamy się y, po akapitach przejdę sobie na jakieś zdanie testujemy pisanie na... napiszę w środku, sobie testujemy uważam, że testujemy pisanie na komputerach firmy Apple tutaj na to zdanie na przykład y, i pokażę skróty do odczytywania, których też nam voiceover kilka zapewnia, a więc tak od największych. Control Option P V P czyta nam paragraf, czyli akapit. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to całkiem dobrze. A we? odczytuje nam bieżący akapit. Control Option L odczytuje nam linię. W której się znajdujemy. Napiszę sobie jakieś długie zdanie. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Uważam, że działa to. No, że działa to i cała reszta zdania została przeniesiona linię wyżej, bo się skończyło miejsce na ekranie. Wo. przeczyta nam zdanie, na którym jesteśmy, na którym umieszczony jest nasz kursor. Testujemy pisanie na komputerach firmy Apple. Tylko jedno zdanie. Wo, w, jak word, przeczyta nam słowo, na którym umieszczony jest nasz kursor voice'owy. Testujemy. Wo, w, naciśnięty drugi raz, przeliteruje nam to słowo. T, e, s, t, u, j, e, m, y. Słyszymy, że tutaj również wielkie litery są oznajmiane wyższym tonem. Analogicznie, poruszając się strzałkami lewo-prawo, wielkie litery również będą oznajmiane wyższym tonem. Yy, naciskając ten skrót jeszcze raz, yy, słowo zostanie przeliterowane nam fonetycznie. Tango, Echo, Sierra, Tango, Uniform, Juliet, Echo, Mikke, Jankę. Yy, tutaj, w przeciwieństwie do iPhone'a, jak słyszymy, nie ma polskich nazw na litery, używane są angielskie nazwy. Więc dla nas Polaków nie jest to zbyt przydatna opcja, ale ona jest, ona istnieje. Yy, warto wiedzieć, że ta opcja jest. No i y, na koniec Ctrl Option C w OC odczytuje nam znak. t. No, akurat jesteśmy ustawieni gdzieś tam przy T. Y, pokażę y, teraz, jak sobie możemy tekst formatować. Y, zaznaczmy sobie, jakie słowo. To, 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 to jest test. Powiedzmy, że słowo test. Option, shift oczywiście strzałka w prawo. Test, zaznaczone. Chcemy coś z tym słowem test zrobić, żeby zobaczyć, co dokładnie możemy z nim zrobić. Możemy oczywiście przejść do tych kontrolek, do tych elementów, które ja pokazywałem wcześniej, ale możemy również przejść do paska menu. Pasek menu, apel, tekst, edycja, format. I strzałką w prawo dojść sobie do menu format. I zobaczyć, co mamy w środku. Format menu 9 rzeczy. Czcionka pod podmenu. Tekst podmenu. Tekst podmenu menu 9 rzeczy. W wyśrodku i koment Linia pionowa. E, kre... którym... linia pionowa to jest kreska pionowa pod deletem nad enterem. Przynajmniej na układzie Stanów Zjednoczonych ten klawisz się znajduje. Wyjustuj. Wyrównaj do prawej koment Prawa klamra. Kierunek pisania. Podmenu. To którym... dla języków typu hebrajski, gdzie piszemy od prawej do lewej, sobie możemy ustawić... Znak oznaczenia, pokazuj linijkę, koment. R, kopiuj linijkę, koment, wklej linijkę, odstępy, wielokropek. Znak oznaczenia, wyrównaj do lewej, koment, lewa klamra. O właśnie, Obiekt, możemy sobie się... tutaj zaznaczyć, czy wyrównać do lewej, czy wyrównać do prawej, czyli po prostu tekst będzie się znajdował po prawej stronie zawsze dokumentu. Jeżeli na przykład chcemy coś umieścić w prawym górnym rogu strony, no to piszemy to. Y, musi to się znajdować oczywiście w pierwszej linii i zaznaczamy w równej do prawej. Trafi to do prawego górnego rogu. Wyśrodkuj. Wiadomo, będzie to się znajdować y, poziomo, patrząc na środku. Odstępy od strony lewej i od strony prawej będą mniej więcej takie same. Y, wyjustuj, czyli cały tekst będzie tak układany, aby zajmował. Całe linie. To w przypadku jakichś dłuższych partii tekstu, zwłaszcza jakichś dłuższych książek, dłuższych artykułów, y, widzący sobie chwalą, jeżeli tekst jest wyjustowany, nie jest od lewej strony, y, bo wtedy on nie zawsze dochodzi do końca, nie zawsze dochodzi do prawej, a wyjustowany on się tak ładnie ułoży, że się go widzącym wygodnie czyta. Wyśrodkuj komentarz. Linia pionowa. Format. Ale to jest menu tekst. Zamień na tekst zwykły Command Shift T. Zamina na tekst Object. zwykły. O to tu chodzi. Domyślnie TextEdit zapisuje do formatu RTF, tak jak Windowsowski Wordpad. Jeżeli chcemy, żeby zapisywał nam do formatu txt, możemy to zmienić w preferencjach programu TextEdit, do których wchodzimy skrótem klawiszowym command przecinek. Jak do preferencji każdego innego programu na Macu. Ale możemy tutaj również skrótem Command Shift T ten jeden konkretny dokument przekształcić na tekst zwykły, pozbyć się całego formatowania i w ten sposób będziemy pracować na pliku TXT. Będziemy mogli go zapisywać jako TXT. Nie pozwalaj na edycję. Obiektu, Możemy sobie zablokować znajduje... dokument, jeżeli mamy na przykład taką książkę, yy, używamy gdzieś tam klawiatury, yy, nie chcemy, żeby nam się przed przypadek coś gdzieś wpisało. Yy, w tym momencie będziemy sobie mogli dokument przeglądać, po nim skakać, gdzieś przechodzić, czytać, ale nie będziemy mogli edytować, wpisywać nic, usuwać, zmieniać, yy, nic takiego nie będziemy mogli robić. Informuj strony: Command Shift W. Obiekt, stosuj przenoszenie wyrazów. Nie wiem do czego jest właściwie opcja uformuj strony, no, przenoszenie wyrazów, czyli pozwól połowę wyrazu mieć w jednej linii połowę w drugiej. Zmieniu układ strony na pionowy. Obiekt. To są opcje wizualne, graficzne. Lista wielokropek. Można Obiekt, tu sobie listę się wstawić. Znajduję... Tabela wielokropek. Tabele to też tylko oczywiście dotyczy RTF-ów. No i wracamy z Czern... powrotem, można sobie zmienić czcionkę. Wejdę w to pod menu, bo tutaj też jest chyba Czcionka, kilka czwarta. Ogrubienie komend, kurs i ma korwa. O właśnie o to mi chodziło. Prubienie znaj... I tutaj do przynajmniej dużej ilości z tych opcji mamy skróty. O tym też zawsze warto pamiętać w Macu, jeżeli gdziekolwiek wejdziemy sobie do menu i opcja ma skrót to w tym menu ten skrót powinien być podany. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie skróty są w danej aplikacji, to warto poszukać tej opcji, gdzie ta opcja znajduje się w menu. Bo wtedy ten skrót będzie tam podany. Na przykład, jeżeli opcja jest dostępna zarówno na pasku narzędzi, jak i w menu, to bardzo często jest tak, że na pasku narzędzi ten skrót nie jest podany. Tak samo jak tutaj było gdzieś tam pole wyboru, pogrubienie, nie miało podanego skrótu, a w menu ten skrót podany będzie. Więc zawsze, jeżeli szukamy skrótów, to warto zajrzeć do menu. Warto oczywiście również zaglądać do menu pomoc, bo Mac ma bardzo dobrze zrobioną, bardzo rozbudowaną dokumentację, dużo programów w menu pomoc taką dokumentację ma. Na stronie Apple również znajdziemy bardzo rozbudowany przewodnik, zarówno po samym że polecam sobie go poczytać bo ja tutaj wszystkiego nie omówię, a są rzeczy, które w tym przewodniku gdzieś tam będą zawarte. Po całym Macu mamy też ogromny przewodnik. Wszystkie preferencje systemowe, wszystkie możliwe ustawienia, wszystkie możliwe aplikacje, wszystko jest opisane. Cały pakiet biurowy iWork, czyli Pages, czyli key, Keynote i Numbers, edytor tekstowy, program do prezentacji, program do arkuszy kalkulacyjnych, Wszystkie te trzy programy mają bardzo ładną dokumentację, do której sobie polecam zajrzeć, bo to jest wszystko tam bardzo ładnie opisane, ale wracając do menu. kursywa, komend i podkreślenie, to wszystko ma skróty. Kontur z No tutaj już te mniej używane opcje tych skrótów nie mają. większe komend plus mniejsze komend. Można sobie zwiększyć, zmniejszyć ciągę, powiększyć, pomniejszyć, to jeżeli ktoś słabo widzi to może mu się przydać. Kerning podmenu, ligatury podmenu, linia bazowa podmenu. No to już są zaawansowane opcje, już przy jakiejś lepszej zaawansowanej korekcie tekstu yy, się takich rzeczy używa, nam się to raczej nie przyda. Kształt znaków podmenu, pokaż kolory komand, kopiuj styl komand, wklej styl komand, option, V, pokaż ciągi komand, T, pogrubienie komand, B. No i wróciliśmy do początku menu. W każdym razie te najważniejsze opcje, pogrubienie, podkreślenie kursywa, wyrównanie do lewej, do prawej, do środka justowanie, to wszystko ma skróty, to wszystko jest tutaj w menu format, to sobie można do tego do tego wszystkiego dojść i się tych skrótów nauczyć. Zamykanie, menu, y Edyt, ale test. Mamy, to zaznaczone to, y test, za test, jest. to, to jest, test, test. Zaznaczymy sobie słowo test. test. Zaznaczone. I chcemy to słowo na przykład pogrubić. No to komand B jak bold, czyli pogrubienie. Pogrubienie zaznaczone. Pogrubienie. Powiedział nam voice pogrubienie zaznaczone, pogrubione. Test. Począ początek. To jest test na potrzeby naszego podcastu. No i właśnie. Przeczy czytamy sobie tekst i nas voiceover nie poinformował, że to słowo jest pogrubione. Że to słowo jest pogrubione. Domyślnie voiceover nie czyta, czy tekst jest pogrubiony, czy nie, bo byłoby to bardzo irytujące, gdybyśmy czytali sobie książkę i na każde słowo, które jest pogrubione, a w książkach wbrew pozorom takich słów to jest dość sporo. Voiceover by nam oznajmiał pogrubienie, koniec pogrubienia, yy, bardzo by się to źle czytało. No ale czasami, jeżeli robimy jakąś zaawansowaną korektę, edytujemy jakieś dokumenty, yy, to my chcemy wiedzieć o takich rzeczach. No i co wtedy? Chcemy wiedzieć, że voice no voiceover nie czyta. Mamy jedną bardzo przydatną rzecz, która się nazywa pokrętło szczegółowości. Pokrętło szczegółowości pozwala nam zmieniać takie szybkie, często zmieniane, podręczne, przydatne ustawienia w prosty, szybki sposób, bez konieczności uruchamiania narzędzia VoiceOver i przedzierania się przez jego dość dużą konfigurację. Żeby uruchomić sobie pokrętło szczegółowości, naciskamy. Control option V VV jak verbosity czyli szczegółowość dostosuje echo pisania znaki i słowa i tutaj strzałkami w prawo i w lewo poruszamy się po dostępnych ustawieniach strzałkami w górę i w dół zmieniamy ustawienie które sobie wybraliśmy echo pisania czyli co ma być oznajmiane Podczas wpisywania znaków, podczas pisania na klawiaturze, to jest pierwsza opcja, którą tu mamy. I mamy tutaj y, strzałką w górę i w dół. Słowa. Zna nic. Znaki i słowa. Słowa. Znaki. 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 Słowa. Znaki i słowa. Ni nic. Pierwsza opcja. Nic nie będzie mówione, jak będziemy pisać. Znaki i słowa. Znaki i słowa, czyli po nacięciu spacji będzie odczytane całe słowo. Słowa. Tylko słowa. Znaki. Tylko znaki. Znaki. No i tu koniec. S słowa. Ja sobie ustawię na przykład na słowa, bo, bo tak, tak powiedzmy bym chciał. Atrybuty tekstu. Nic nie rób. Właśnie. Atrybuty tekstu. Strzałką w prawo przeszedłem na drugą opcję. Y czyli właśnie pogrubienie, podkreślenie, kursywa, zmiana czcionki, co voiceover ma robić, jak to zauważy. Domyślnie ustawione, nic nie rób. Otwórz dźwięk. Strzałka w górę. Odtwórz dźwięk. Czyli na każdą zmianę atrybutów usłyszymy ton. Powiedz. Powiedz. Powiedz, no czyli powie, co to jest. Odtwórz My sobie dźwięku. na razie ustawimy na odtwórz dźwięk. Liczby, słowa. Jak ma czytać liczby, czy ma czytać całe liczby jako słowa? Słowa, cyfry, cyfry. Czy ma czytać cyfra po cyfrze? Czyli czy 123 to ma być 123, czy to ma być 1, 2, 3? Wielkie litery, zmień wysokość tonu. No właśnie, co ma robić napotykając wielkie litery? zmień wysokość. Zmień wysokość, odtwórz dźwięk. Odtworzyć dźwięk do przeczytanej litery. Powiedz. Albo powiedzieć, że dana litera jest wielka. Nic nie rób. Albo nic nie robić i oznajmiać wielkie i małe litery tak samo, bo nas to nie interesuje, czy litery są duże, czy nie. Nic nie rób. Zmień wysokość. Ja sobie tonu. zostawię na zmień wysokość tonu, bo taką opcję preferuję. Gdy status się zmieni, otwórz dźwięk. To akurat nie jest kwestia związana z edycją tekstu. To się w kilku innych miejscach przydaje. Mogę, mogę pokazać odtwórz też, co tu dźwięk, jest. Powiedz, nic nie rób, nic nie rób, odtwórz poziom szczegółowości no mowy, wysoka. Poziom szczegółowości mowy, czyli ile voice over ogólnie ma mówić. Czy ma mówić podpowiedzi, że właśnie znajdujesz się w menu i użyj strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po menu i użyj klawisza enter, aby aktywować opcje, czy nie. Jaka jest jego, jego gadatliwość? I mamy tutaj trzy opcje: wysoka, wysoka średnia, niska. Średnia i niska. niska śr wysoka. Co jest dokładnie mówione na poszczególnych szczegółowościach, to my sobie też możemy ładnie ustawić w narzędziu voiceover. O tym w pewnym momencie powiem. Znaki interpunkcyjne? Niektóre. No właśnie, jak ma czytać interpunkcję? Czy ma czytać, gdzie są przecinki, gdzie są kropki. Mamy tutaj następujące opcje. Niektóre, czyli domyślnie zaznaczona, takie rzadko występujące, a jednak ważne znaki typu procent na przykład zostanie przeczytane, czyli no 50% to nie będzie 50, tylko 50%. Brak. Brak, czyli w ogóle żadne znaki nie będą czytane, plusy, minusy, równa się procenty, nawet te przydatne małpa, nic nie będzie. Co da? Program, co o, gracz. to są moje własne schematy, które ja sobie dodałem, które mi się tutaj przeniosły, bo można sobie tworzyć własne schematy. Wszystkie. I mamy tutaj jeszcze opcję wszystkie. No, czyli każda kropka, każdy przecinek, każda nowa linia będzie czytana. Jeżeli ktoś zajmuje się kodem, zajmuje Niektórym. się programowaniem, zajmuje się kimkolwiek HTML-em, Markdownem. To ja pozwalam stworzyć sobie własny schemat, bo schemat wszystko jest niewygodny i bardzo gadatliwy. Tworzymy sobie własny schemat, na podstawie schematu niektóre i dodajemy sobie po prostu do niego wszystkie znaki, które chcielibyśmy, żeby nam czytał. O tym, jak to się robi, też powiem w pewnym momencie. Echo pisania, słowa. No dobrze, to jest koniec pokrętła szczegółowości. Wróciliśmy do echo pisania. Ustawiliśmy sobie, że atrybuty będą czytane, będą oznamiane tonem. Wyjdziemy i zobaczymy czy nam się y, pogrubienie włączyło. Przerwik. Początek tekst to jest test na potrzeby naszego. Jak słyszymy przed i po słowie test usłyszeliśmy takie małe piknięcie, krótkie piknięcie, y, które oznajmia, że coś tam się zmieniło. No, chcielibyśmy sprawdzić co w V. atrybuty tekst. Powiedz. Przerwik. Ustawiamy atrybuty tekstu na powiedz. I teraz początek tekstu to jest pogrubiony test. Zwykłe. Na potrzeby naszego podcastu. Mówi nam, że słowo test jest pogrubione. Wrócimy sobie teraz do do, do opcji. Od... Nic nie rób. Nic nie rób. Obiekt, w którym początek tekstu. To jest test na. Bo już nam więcej nie będzie to potrzebne. Ale jeżeli potrzebujemy sobie sprawdzić atrybuty, to w taki sposób to robimy. Zamknijmy sobie więc tekst edit. Zeknijmy sobie więc edytor, edytor tekstu. Mogę to zrobić na przykład komand Q zamykając cały edytor. Nie jeden dokument, a cały edytor. Nie zachowaj dialog, bez nazwy. Trochę Za to potrwało, zaznacza. ale otwier otwarło nam się okienko. Czy chcesz zachować ten nowy dokument bez nazwy? Możesz zachować zmiany lub natychmiast usunąć ten dokument. Tej czynności nie można cofnąć. Zamówić. No Jaką? jako? Czy chcemy ten dokument, który sobie napisaliśmy, zapisać na dysku, czy nie? Przejdziemy do początku okna, pokażę co tu jest. Ikona aplikacji, ikona. Czy chcesz pozostawić ten możesz zachować z... zachowaj jako, bez nazwy. Zawartość zaznaczona, zachowaj jako edycję tekstu. Tutaj sobie podajemy nazwę dokumentu. Dagi. Pionowo element podziału. Tagi, można sobie ustalić, yy, można sobie te tagi dać. Tak jak mówiłem w podcaście o Finderze, możemy sobie tagować pliki jakąś taką konkretną etykietką. To jest ważne, to jest tajne, to jest coś tam i potem wyświetlić sobie wszystkie dokumenty, które są otagowane jako ważne. Tak, element podziału, zwinięte po lewej. Yy. To jest bodajże pasek boczny, którego my tu nie widzimy, bo element podziału jest zwinięty. Jakbyśmy weszli sobie w niego, przesunęli go troszkę w prawo, to byśmy ten pasek zobaczyli. Chociaż nie jestem do końca pewien, co on tutaj, co on tutaj nam ukrywa i co tutaj jest dokładnie zwinięte. Gdzie? O, Gdzie? Tutaj możemy sobie wybrać folder. Dokumenty. Gdzie? Yy, mamy tutaj przycisk, yy, klikniemy go, to pojawi nam się menu różnych takich najpopularniejszych folderów, w których byśmy mogli zapisywać. Pokaż więcej opcji, zwinięte, w mamy, opcję pokaż wi mamy tutaj yy, kontrolkę Pokaż więcej opcji, yy, możemy tutaj rozwinąć i pokaże nam się dokładny taki wybór, gdzie sobie możemy każdy folder, jaki tylko byśmy chcieli wskazać. Format pliku. Format pliku. Obiekt, dokument tekstowy, RTF. Format pliku, przycisk. Tutaj sobie możemy y, również wybrać, czy chcemy TXT, czy chcemy RTF, czy chcemy może HTML na przykład. Y, tutaj, jeżeli byśmy to kliknęli, otworzy nam się takie menu. Usuń, przycisk. Obiekt. Mamy przycisk Usuń, czyli no zamknij, nie zachowuj dokumentu. Anuluj, przycisk. Anuluj, czyli. Wcale ja nie chciałem zamykać tego edytora. Wróć mi, otwórz mi jeszcze raz dokument. Zachowaj przycisk. No i zachowaj obiekt, ten, którym się... że plik zapisz na dysku. Zachowaj przycisk. Porada, jeżeli mamy takie okienko Zapisz plik, zawsze skrót Command Delete, który wszędzie służył do usunięcia pliku, w tym okienku również. Sprawi, że plik zostanie usunięty, nie zostanie zachowany. W taki sposób możemy się tego okienka szybciej pozbyć. Yy, ja powiedzmy, że nie potrzebuję tego pliku. Command Delete. Finder, aplikacje, okno, widokikon. I generalnie byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o edycję tekstu, yy, ale mam do pokazania jeszcze jedną przydatną rzecz i jeszcze jedną przydatną sztuczkę która może się raz na jakiś czas okazać użyteczna. W jaki sposób zaznaczać długie fragmenty tekstu z voiceoverem i w jaki sposób w ogóle skakać, nawigować do konkretnych fragmentów w dokumencie. Mam tutaj przygotowany Pantadeusz, bo akurat pobrałem sobie plik jest w domenie publicznej, więc y, mogę na tym pliku śmiało pracować. Y, mam go w pobranych. Y, jestem w Finderze, więc wchodzę do pobranych skrótem Command Option L. Y, co mógłbym oczywiście również zrobić z menu, co mógłbym oczywiście również zrobić z paska bocznego. Y, zrobię to ze skrótu, bo tak będzie najszybciej. Pobrane rzeczy. Widok Widoki pan tadeusz, TXT. Mamy tutaj dokument. Y, 383P. Komand strzałka w dół, otwieramy go w tekst Otwórz zatek study. początek nowy wiersz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajest na Litwie. Nowy wiersz. I sobie obiekt czytamy. W którym czytamy. ISBN. nowy wier, nowy wierz, nowy wier, nowy wierz, nowy wierz. Księga pierwsza, nowy wiersz. No i tak dalej. I powiedzmy, że chcemy sobie zaznaczyć całą zawartość Księgi pierwszej, skopiować, umieścić ją w nowym dokumencie i zapisać sobie go w katalogu domowym pod nazwą. Księga pierwsza.txt pokaże, jak byśmy do czegoś takiego podeszli. Nowy wiersz, nowy wiersz, gospodarstwo, nowy wiersz, powrót, grzeczności, wojsk, nowy wielitwo. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, nowy o, wiersz. Tutaj się zaczyna, yy, więc skorzystamy tutaj z długiego zaznaczenia, zaznaczenia fragmentu tekstu. Jak to robimy? Wchodzimy w interakcję z polem tekstowym. Na edycję tekstu. Yy, Ustawiamy się w miejscu, gdzie chcemy rozpocząć to zaznaczenie. Wojskiem. Nowy wiersz. Litwo. Y, czyli tutaj, przed słowem Litwo, i naciskamy Ctrl Option Enter, żeby zaznaczenie zacząć. Zaznacz. Powiedział na voiceover zaznacz, i usłyszeliśmy taki dźwięk, gdzie się zaczęło zaznaczenie. Teraz chcemy przejść do y, nagłówka, do tekstu, słowa, frazy. Księga druga, ale oczywiście nie chcemy strzałką akapit po akapicie przewijać się przez całą księgę pierwszą, bo zajęłoby nam to sporo czasu. Co możemy zrobić? Możemy sobie nacisnąć W F, Control Option F. Wpisz szukany tekst, poprzednie I... wyszukiwanie. Gadru... Tutaj sobie możemy wpisać jakiś tekst, który chcemy wyszukać. Od razu powiem, jest błąd w systemie macOS. Od już dość dawna w tym konkretnym oknie WF wyszukiwania tekstu, które, żeby nie było, możemy użyć w wielu różnych aplikacjach, nawet na stronach internetowych, w aplikacji zwykłej, gdzie mamy jakiś ileś tych elementów, jakiś dokument, chcemy, chcemy coś znaleźć, też możemy szukać, szukać WF. Błąd polega na tym, że w tym oknie nie da się wpisywać polskich znaków. Więc musimy znaleźć taki kawałek, taki fragment tekstu, który akurat żadnego polskiego znaku nie zawiera. Ja spróbuję mu wpisać. Ga, Spacja Druga. Ga. Enter. O. Nowy wiersz. Litwo. Ojczyzną wojskową. Nowy wiersz. Wpisz szuka. Ga. Ga druga. O. Teraz. Jakąś literówkę musiałem popełnić. Księga druga. Nowy wiersz. O. I przed. Przed y, słowem księga druga y, ustawiamy kursor. Od razu mówię tutaj, y, w tym momencie poruszamy się w ostrzałki. Jeżeli byśmy nacisnęli zwykłą strzałkę w tym trybie dłuższego zaznaczania, voiceoverowego zaznaczania, to moglibyśmy likwidować sobie zaznaczenie, więc używamy w ostrzałek. Tak jak w Finderze, tak analogicznie robimy to w tekste tylko w Finderze to było w Command Enter, tutaj jest to po prostu w Enter. Kończymy zaznaczenie, ustawiając się tam, gdzie chcemy skończyć, i również naciskamy w Enter, mówiąc voiceoverowi dotąd chcę. Litwo. ojczyzno moja, to jest. O właśnie, i nam zaczął czytać, co zaznaczyliśmy. Zaznaczone. Command C, sobie to, co zaznaczyliśmy, kopiujemy. Kopiuj. Zamykamy ten dokument, bo co chcieliśmy skopiować, to już skopiowaliśmy. Wyszerzone okno. Dokument zamykamy, komand W. command Q zamknięcie całego edytora, komand W zamknięcie jednego okna, pozostawienie edytora otwartego. W przeciwieństwie do Windowsa, edytor bez żadnego dokumentu, jak najbardziej otwarty, być może. Jak naciśniemy tutaj strzałkę. Taki dźwięk słyszymy, yy, nie ma otwartego żadnego okna, ale edytor jest, chociażby po to, żebyśmy mogli sobie szybko, bez odpalania programu jeszcze raz stworzyć tutaj nowy dokument. Moglibyśmy oczywiście zrobić komand Q i odpalić program jeszcze raz, ale po co? Wystarczy komand W zamknąć dokument, command N stworzyć sobie nowy. Nowy, teraz bez nazwy, od początek koniec. Stworzymy sobie nowy dokument i command V wklejamy. Nowy wiersz. Przechodzimy na początek dokumentu. Słyszymy, że wkleiło nam się, więc możemy dokument zapisać. Jeszcze zanim jedną rzecz pokażę, wchodząc w interakcję z polem medycyjnym, możemy również poruszać się po tekście za pomocą pokrętła voiceover. Pokrętło VoiceOver możemy aktywować, możemy go używać na kilka sposobów. Wo, komand, lewo, prawo, możemy się poruszać po kategoriach tego, co na tym pokrętle mamy. Słowa, miejsca okien, nieprawidłowa pisownia. Linie, zdania, akapity, nawigacja, znaki, słowa. W taki sposób możemy sobie właśnie wybierać, czy chcemy się poruszać po słowach, po liniach, po akapitach i. Wokomand, góra, dół, jeżeli się na przykład ustawimy na znak nawigacja zda linie, miejsc, słowa Na słowa Litwo, ojczyzno, moja, ty, jesteś, jak, zdrowie Możemy wokomand, strzałka w górę, strzałka w dół, poruszać się po słowach Włączając sobie szybką nawigację za pomocą strzałek lewo, prawo Szybka nawigacja włączona Również strzałka w górę plus strzałka w prawo, góra, strzałka w lewo Zmieniamy kategorie Strzałka w górę plus albo strzałka w dół Poruszamy się po elementach Zdrowie. Góra prawo. Miejsca okien. Nieprawidłowa linia. Góra lewo. Nieprawidłowe miejsca ok słowa. Dół. Zdrowie. Ile cię trzeba cenić. Yy, I w taki sposób możemy to robić. Szybka nawigacja włączona. Również oczywiście na gładziku, na myszce dotykowej touchpadzie, jak go zwał, tak go zwał, wykonując jak najfonniej gest przekręcenia palcami w prawo, w lewo. Miejsca okien. Słowa. I gestami góra dół, przesunięcia palcem. Ten tylko się dowie. Y, oczywiście, zanim to zadziała, jak pokazałem w jednym z poprzednich podcastów, musimy sobie gestem control option i przekręcenie w prawo włączyć y, obsługę voiceovera gładzikiem. Y, więc w taki sposób również po dokumencie możemy nawigować. Więc, jeżeli na przykład nie pamiętamy skrótu, jak nawigować sobie po akapitach, możemy to zrobić za pomocą pokrętła. No ale skoro już dokument mamy, to dokument zapiszmy. Command S. Zapisujemy. Zachowaj na zachowaj dagi y... obiekt. Wejdę na przykład z poziomu y... tego okienka więcej opcji. Dagi, gdzie? Dokument. Pokaż format plik. Pokaż więcej opcji. Zwinięte. Zaznaczę sobie, pokaż Rozumiem, więcej tak. opcji. Do katalogu domowego mogę sobie przejść skrótami klasycznymi Finder'a. Command Shift H, bo to okienko wygląda teraz jak Finder. Zachowaj jak bez nazwy. Zawartość zaznaczona. Zachowaj Przejdę jak... sobie do pola bez nazwy. Za... W home, do początku dokumentu, do początku okna, przepraszam, i w ostrzałkę w prawo do pola edycji zawierającego nazwę pliku. I w polu napiszę. Yy, na przykład yy, i sięga pierwsza. pierwsza. Edycję tekstu kursor tekstowy na końcu wyrazu dowie zamykanie okna dialogowego. Obiekt, I wróciliśmy w którym się... mamy dokument zapisany. Jedną rzecz, yy, którą jeszcze pokażę yy, tak już na, na sam koniec, poprawianie błędów. Poprawianie błędów w naszym tekście. Usunę sobie może całe. albo nie, zamknę dokument. Otworzę sobie nowy dokument. Nowy. Teraz w początek tekstu. Ktoś tam napisze. Luskowicz. Jakieś bzdury, głupoty. Nie ma takiego słowa w języku polskim. I teraz jak możemy poprawiać błędy? Po pierwsze. Jeżeli popełnimy jakąś prostą literówkę, w przeciwieństwie do y, innych systemów, Mac automatycznie będzie nam proste błędy korygował. Czy jak naciśniemy klawisz obok, złe rzet napiszemy, to jest spora szansa na to, że Mac nam automatycznie błąd poprawi. Cudzysłowy na przykład też będzie nam zamieniał na otwarty cudzysłów, zamknięty cudzysłów. Mac dość inteligentnie podchodzi do tego tekstu. A to się z tym wiąże? Absolutnie nie polecam używania programu TextEdit do jakiegokolwiek kodu, do jakiegokolwiek tekstu, który musi być rozumiany przez komputer, bo to, bo to nam się najczęściej rozjedzie i to się bardzo szybko rozjedzie. Jeżeli ktoś używa takich rzeczy i pisze takie rzeczy, jakieś html lub w ogóle już języki programowania, no to Textmate, text Textmate, taki edytor, to polecam mu zainstalować. No ale jeżeli używamy Textedita lub w większości innych pól edycji w Macu, nie wszystkich, ale dużej części w mailu, na przykład w programie Twitterific, do obsługi Twittera, to na Mac będzie ładnie korygował błędy. W menu, w edycja możemy sobie też tę autokorektę wyłączyć. Ale za pomocą skrótu komand średnik możemy się poruszać po słowach, których Mac nie jest w stanie nam skorygować. Bo jak ja tu napisałem jakieś kompletne bzdury, którym nawet nie jest blisko do słowa w języku polskim, no to jakby nie było, niewiele ten magist tutaj w stanie zrobić. Sprawdź dokument teraz. Spac F O. i yy, yy, nie znalazł akurat w tym momencie chyba dlatego, że jest jedno słowo. F, koniec tekst zapiszę spacja. SDLK. DSL błędnie zapisane SDLK. To już widzi komand yy, średnik przeniósł mi do jakiegoś błędnie zapisanego słowa i mi nawet je zaznaczył. I teraz, jeżeli chcę sobie wyświetlić sugestie, czym to słowo może być, naciskam standardowo W-Shift-M, aby otworzyć menu kontekstowe. Menu nie udało się odgadnąć. Wyszerzone. No i mówię mi Mac, nie się... udało się odgadnąć, bo słowo, po prostu, które napisałem, było taką bzdurą, że no, trudno by było, żeby Mac cokolwiek próbował z tego zrobić. Ignoruj pisownię. Ale mogę tutaj zrobić, przy... żeby ignorował to słowo jako niebłędne. Zapamiętaj pisownie. Zapamiętał. Obiekt definicja SDLKFD, No i tutaj mamy opcję typu podaj mi definicję, wyszukaj tego w Google i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki SDLKFD. sposób komand średnik możemy sobie y, szukać słów z błędem, w o shift M możemy sobie przeglądać sugestie. Jeżeli są, jeżeli sugestie klikniemy, to ona zostanie nam pięknie wklejona. Więc w taki sposób również w innych polach edycji, nie tylko w teksty edicie, w wielu tak naprawdę programach, w wielu, wielu miejscach możemy sobie dokonywać korekty wpisanego tekstu, co jest przydatne. Mac zresztą bardzo często nam jest w stanie język wykryć, że zwłaszcza jeżeli mamy np. układy klawiatury poinstalowane, ale chyba nie tylko. On na przykład u mnie bez problemu wykrywa, czy ja piszę po angielsku, co bardzo często robię, czy ja piszę po polsku i te sugestie mi adekwatnie do języka podaje. To nie jest Word na Widowsie, który teoretycznie ma wykrywać, a ma z tym bardzo duży problem. Z mojego doświadczenia wynika, że przynajmniej w tym duecie angielski-polski sprawdza się to całkiem fajnie. Do. Jak już, jak już o językach mowa, usuniemy sobie zunięte, tylko znaków, to, co jest w tym obiekt, znaków, jak, już językach, jak już o językach mowa, to mogę przy okazji pokazać, jak sobie możemy wpisywać znaki innych języków. Po pierwsze, obszyn i literki, które nie są naszymi polskimi znakami, naszymi polskimi diaktykami różne rzeczy na wprowadzają. Warto sobie potestować, co option i poszczególne cyfry litery i option shift, cyfry litery robi, bo tam wiele znaków, które na Windowsie jest bardzo trudno wprowadzić. Euro, funty, znak zastrzeżony, znak towarowy, znak copyright, znak praw autorskich, to wszystko ma swoje odpowiednie, odpowiednie skróty, option plus coś tam i jesteśmy sobie to na Macu bez problemu w stanie napisać. Jednym chyba z ciekawszych skrótów option u diereza. jesteśmy w stanie wpisać tak zwaną dierezę, czyli umlaut, na przykład option u, potem a wpisze nam a umlaut. Czyli jeżeli chcemy coś pisać po niemiecku, to tutaj nie musimy odkładu niemieckiego posiadać, tylko wystarczy, że naciśniemy sobie na przykład opcję U. A i wpisze nam się A, umlaut. Yy, również przytrzymując daną literę, przytrzymując na przykład A, voiceover zamiast wpisywać 20 razy A, wyświetli nam tutaj takie małe okienko, które trzymając A, możemy obsługiwać strzałkami lewo-prawo. On, oh. a gravis, a akut, a circunflex, a diareza. A, elikatura. Możemy sobie znaj znaleźć różne literki, yy, różne diakrytyki, które mają w sobie a z różnych języków. A, Chcemy na przykład wpisać a z umlautem, a z dierezą. Ustawiamy się strzałkami lewo-prawo na diereza, puszczamy a, a circunflex. a diereza, a elikatura, a cyrkonfleks, ter... a, ter... a, ter... a, a diereza. Enterem? Anterem. Jeszcze Enter musimy nacisnąć, ale jak go naciśniemy, to, to A zostanie wpisane. Więc jeżeli nie znamy skrótu, nie wiemy jak ten znak wpisać, a akurat do czegoś tam potrzebujemy, to będziemy w stanie go w ten sposób wpisać. Podejrzewam, że jeśli na przykład nacisnę przytrzymam sobie E... E, E E akut, E cyrkulum no właśnie, to byłbym Kursa, w stanie tekst, na przykład skazane, sobie początek, wpisać, tekst, to takie słynne e, które w angielskim się czasami wykorzystuje do, do niektórych słów e, z, e, typu cafe, typu resume, e, które na Windowsie bardzo ciężko jest wpisać i trzeba sobie w Google szukać, e, jak, jak to zrobić i jakie tam cyferki na numerycznej wpisać. E, to tutaj to można bez problemu uczątek, tekst, uczątek. takie rzeczy wpisywać sobie no właśnie w ten sposób, przytrzymując literkę. No i to, i to chyba byłoby tyle na dziś. Pokazałem, myślę, wszystko, co trzeba wiedzieć o edycji tekstu na Macu, przynajmniej na początek. Nie zająłem się jakimś takim profesjonalnym składem dokumentu, stopkami, nagłówkami, przypisami końcowymi, niekońcowymi, harwardzkimi, bo to można oczywiście zrobić, to można zrobić za pomocą programu Pages który dostajemy wraz z naszym makiem za darmo, to jest taki profesjonalny edytor tekstowy. Może kiedyś będzie o nim podcast, ja go sam mało używam, ale się może go nauczę, żeby ten podcast zrobić. Zobaczę, myślę, że chociaż w jakimś, w jakimś podstawowym zakresie ten Pages kiedyś pokażę. No, a na dziś to byłoby ode mnie tyle. Jeżeli mają oczywiście Państwo jakieś pytania, jakieś sugestie, o czym, jeżeli chodzi o maki, warto powiedzieć, co pominąłem, co byście chcieli, to oczywiście proszę pisać w komentarzach. Ja tymczasem z Państwem się żegnam, a o edycji tekstu w systemie macOS opowiadał dziś Mikołaj Hołysz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.